Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z dodatku do Elden Ringa Shadow of the Erdtree. Ja jestem już w kolejnej lokacji, którą sobie zrobimy. Donjon Cienia, moi drodzy. Nie wiem, czy dobry pomysł mam z tym donjonem, ale tak pomyślałem, że tak lecimy po tych takich poboczniakach. Trochę nudnawo się już robi. To zaatakujemy teraz jakąś taką mocniejszą miejscówkę, a wydaje mi się, że ta będzie całkiem mocna. Tak samo jak byliśmy tutaj i też było całkiem mocno. Także zobaczymy, jak tutaj w tym donżonie. Przebudowałem postać, zrobiłem trochę bardziej bullshitowy build dla osób, które by to interesowało. Mamy tutaj dwa zakrzywione miecze. Jeden jest krwawy, jeden jest zimny. Mamy do tego jeszcze złotą przysięgę. Mamy jeszcze do tego ogniu daj mi siłę. Biała maska pod krwawienie, czarne pióra pod skakanie, no i talizmany, oczywiście też pod krwawienie, obrażenia i skakanie, także ataki z wyskoku. Zobaczymy, jak nam tutaj teraz będzie szło. Aha. Okej, początek zawalisty jest. O, życia mam dużo. Jakby ktoś pytał. Niestety nie spodziewałem się tutaj już bossa tak szybko, więc się totalnie nie zbufowałem. Ja pierdziele, ale leje. O matko. Co to w ogóle wyskoczyło, ty? Złoty hipopotam na wejściu do tego jest miejsce, nie? A, jeszcze miałem tą fiolkę sobie inaczej rozdać. Jezu. No i nara. Zaspamowany atakami z wyskoku. W momencie ich wybicia pamiętajcie o ważnej rzeczy, że jak gracie pod build z atakami z wyskoku, krwawienie, mrożenie i tak dalej, i bossa wywalicie na kolano, nie przekuwacie go, tylko dalej go napieprzacie, nie? Po prostu lejecie go, aż będzie puchło. Bo wy dużo więcej mu zrobicie obrażeń zwykłymi atakami i podskokami, niż po prostu przykuciem, co nie? To taki ode mnie tip. Witalność, wytrzymałość. Dobra, myślę, że ja dojadę sobie z witalnością do 60. Jest elegancko. Padło łatwo. To hipopotamo coś. Nadrobię sobie czat, zobaczę, co pisaliście. No dobra, czat nadrobiony, kontynuujemy. Tutaj ten boss mi się też trochę przyblokował przy tym murku, także miałem troszeczkę miałem łatwiej. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Takie, że taki początek ciekawy, od razu hipopotam wjeżdża. No i ciekawostka, zobaczcie. Tam jest ognisko i tu jest, nie? Po co tu? Po co? Po co to? Po co? Tam jest. 20 metrów. Miyazaki, co ty, kurde? Nie rób jaj. Witam, Przemek. Fajnie, że dołączyłeś. Jestem pierwszy raz. Dobrze jest. Ok, bardzo się cieszymy. Dzięki wielkie. Bardzo mi miło. Rożek może być i rozek. Ja właśnie lubiłem Dracoliksa, a Steam. Stream na smartfonie. Ok, elegancko. Ja mam 80 witalności i w niektórych przypadkach jestem na 3-4 hity. No właśnie, także to jest właśnie to skalowanie słynne. Ja i tak miałem 40 witalności, teraz mam 53.
Więc w ogólnym rozrachunku powinno być nieco lepiej. No powiem szczerze, że bez dwóch zdań tych żołnierzyków bije dużo, dużo mocniej. Okej, okay, nara. Czyli na plus, opłylało się. Jakby... O ty kurde dziadu. Jakby samo bicie skrwawienia było za lekkie, to jeszcze wrzucam swoimi mieczami mrożonko. O kurde, jakie przekucie, to jest 2 miliony. U. O, ale zmaścił to. Aj, nie lubię tego gościa. Długie ma te kombosy, mocna ta jego pika. Oj, fuck. Nie zmieniłem broni. Robimy sobie na tym gościu mini wyjątek. A właśnie, ja mogę tą tarczę nosić? A właśnie, o to chodzi, że nie. To zrobimy jeszcze inaczej. Ja wolę tutaj mieć tą tarczę w pogotowiu. Więc wrócimy sobie do tych spodenków i... Jest petarda. Okej. No i co, warto było? Nie mam pojęcia. Zaraz się okaże. Broń, nazwa broni bardzo dziwna. A, jest to jakiś sztylet? O, taki. Okej. Taki po prostu zwykły sztylecik, co nie? Przeznaczony do trzymania w lewej ręce jako uzupełnienie miecza, kolnego lub identycznego ostrza trzymanego w prawej dłoni. Umożliwia to korzystanie z charakterystycznego stylu walki. Okej. No to trzeba by było znaleźć drugi, żeby ten styl walki móc zobaczyć. Czy zeskakujemy tu na dół? Chyba nie ma sensu. Lecimy tutaj z powrotem. 126 tysięcy. To, co powiem wam szczerze, nie mogę się przyczepić do DLC, to na pewno... ilość expa, która leci tutaj z przeciwników, nie? Jest po prostu moc. Tamten się tak przeląkł, że aż spadł w przepaść. Grzyb z czerwonym miąższem. Okej. Okay. Uciekam do wyra, bawcie się dobrze. Okej, okay. Trzymaj się, Winyl. Pozdrawiam serdecznie. Byłem taki słaby z jednego powodu, mianowicie nie miałem zebranych wszystkich fragmentów. No właśnie. Ja pewnie jeszcze wszystkich też nie mam. Ej! Co? Co to było? Ktoś we mnie strzelił chyba. Ale przeciągnął. Ktoś we mnie strzelił z jakiejś kuszy, strzały? Co to było?
wypadł. W ogóle nie jestem pod to stąpnięcie złożony, a ono bije za 1000, nie? To też możecie sobie wyobrazić, jakie jest mocne. Okej. Mówiłem, że tarcza to jest game changer, nie? Oczywiście nie z tej strony. O, tu jakiś przedmiocik. Jak coś, to da się zrobić tak, że ten koleś starczą spadnie w przepaść. O, niech spada. Poradziliśmy sobie bez tego. O, super, tam jest jeszcze jeden na dole. Bardzo się cieszę, że go widzę. I co, i tutaj twórcy byli na tyle wspaniałomyślni, że dadzą teraz pewnie samych tych tarczowników. Świętoodporna marynowana wątroba. Co to za łodzian jakiś tu będzie? O, i biegnie. Takich małych hipków tutaj dali tych? Okej, nie ma ich tu na razie więcej. Smar ogniowy mesmera. Wydaje mi się, że te zakrzywione miecze można by jeszcze smarować. O kurde. Zapowiada się jakiś ciężki przeciwnik chyba. Wow, mam fiolek. Co to jest za atak, ty? Ten chłop chyba nie krwawi, co? Wielki miecz rycerza ognia. Chyba jego miecz wygraliśmy na loterii. Może być fajny. Jak widzimy, podpala. Tupnięcie, cięcie w górę, mocno chwyci oręż z jeźdźnisko. Cios w górę. Okej. Okay. 22 siły, nie tak mało. Fajny, fajny, bardzo fajny. Też fajny przeciwnik. Nie sądziłem, że go uda się porobić bez tarczy. O. Co to jest? Co to tam stoi na dole? To same są te małe hipki? Jakbyś tutaj chyba próbowali na mnie zrobić ambusza truciznowego. Dobra, tutaj sobie zrobimy. Chciałbym, żeby zrobili remake Dark Souls 1 i 3. Może nawet i dwójki. Miło by było powrócić do korzeni. Nie, raczej nie. W sensie raczej nie zrobią. Nie ma co raczej liczyć na to. Krokodyle Van Orlando. Okej. Okay. An Orlando. Fajna miejscowa, pamiętam ją. Ja.
Dostałem nagolenniki z tego gościa, mimo że nie spodziewałem się, że padną, bo one nie są dosyć tacy nie za wysocy. Ej, ten gościu, patrzcie, on jeszcze się wskrzesił. Nie myślałem, że się wskrzesi, szkoda. Nie chce mi się z nim trochę walczyć drugi raz. O, fajnie. Ale mi wjechali. Znowu dwie fiolki do tyłu. Owoc rada. Marynowana łapka. O, rękawice z niego padły. Ciekawe. 3 ósemki, to może się przydać. No dobra, zróbmy tak. Ja sobie tutaj zrobię trochę bufików. I polecimy sobie na niego starczą. Oj, 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 oj. Kurde, no patrz, jakie dźgnięcie zrobił. Myślałem, że zużyję na niego wszystkie fiole, jakie tylko mam. Jejku, no patrzcie, teraz starczą mi się nie udało. Może damage jakby był wyższy z tymi dwoma, to by szybciej padł. No dobra. Czekaj, gdzie ten skrót? Tam. Spróbuję tutaj do niego bezpośrednio dolecieć. Tak, żeby się z tymi maluszkami nie męczyć. No tak naprawdę tylko to mi zostało. Bufniemy się znowu. I teraz po prostu najzwyczajniej w świecie w niego wjadę. I to była metoda. Tam nie jakiś pierdusz merdu starczył się powie, nie? Zobaczmy, czego on tu pilnował, takiego ważnego. Mnie na przykład bardzo mocno irytują w tych grach dźwignie. Nie wiem, po co one są, bo patrzcie, tutaj dało się zrobić przycisk na windzie, ale przycisku na podłodze w miejscu, gdzie jest dźwignia, już się nie dało, nie? Tylko trzeba podbiec i dźwignię pociągnąć, a nie można było przycisku zrobić, nie? Ale okej. O, jaki fajny. Co to jest? Posąg, rzeźba jakaś? Dobra, zresetujmy się tutaj. Okej, tu się schowałem, ale nie wiem przed kim. Przed jakimś takim duszkiem. A ty co? No nic, powiem to znowu, aczkolwiek pewnie już wam trochę uszy puchną od tego mojego narzekania. Ale serio, ponownie odgrzali kotleta w postaci tych mobków małych. Już wiecie co? Żeby się wstydzili, nie? Dobra, wyczyścimy sobie tutaj wstępnie.
I zakończymy sobie. Dobra. Jest wyczyszczone. Tak, tutaj zakrzywione miecze w dwóch rączkach robią tu 4 ataki i z rozpędu też 4 ataki, dlatego są takie bardzo, bardzo fajne. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy w sumie chyba nie za daleko. Trochę się tutaj w tym dungeonie muszę męczyć, nie ukrywam. Mój build na pewno trochę pomaga, aczkolwiek nie jest też taki, że po prostu, wiecie, jadę wszystkich za pierwszym razem, w ogóle nie ginę i jest bullshit totalny. Nie ma czegoś takiego, jest ok. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na streamie zostajemy i kontynuujemy naszą przygodę, a na YouTubie na odcinku się żegnamy. Także pozdrawiam, wbijajcie na Discorda, wbijajcie na streamy i do następnego.